Rezygnację ze stanowiska zastępcy prezydenta miasta złożyła Ewa Sidorek. Informację o rezygnacji potwierdził prezydent miasta Czesław Rynkiewicz. Uznał, że rozumie motywy decyzji swojej zastępczyni. Jak dodał, żałuje, że współpraca z wiceprezydent Sidorek zakończy się już z końcem sierpnia bieżącego roku. Ewa Sidorek zajmuje się w ratuszu między innymi sprawami suwalskiej oświaty. To ta część zadań samorządu, która pochłania ogromne pieniądze i jest jednocześnie w ostatnim czasie szczególnie narażona na krytykę. Ubiegłoroczne strajki nauczycieli, potem matura zakłócana licznymi fałszywymi alarmami bombowymi. W tym roku potężne problemy ze zdalnym nauczaniem, narastający niedawno jeszcze konflikt nauczycieli z samorządem wywołany sporem o wypłatę wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. Tak właśnie wyglądał ostatni rok pracy Ewy Sidorek. Można przypuszczać, że pani wiceprezydent jest po prostu zmęczona, tak po ludzku. Jak podkreśla prezydent Rynkiewicz, zdaje on sobie sprawę z tego, ile wysiłku, pracy i wyrzeczeń kosztowało Ewę Sidorek rozwiązywanie tej ogromnej ilości problemów. Dlatego odnosi się do jej decyzji ze zrozumieniem.